Kiedy zaproponowano nam bycie gospodarzem dzisiejszego wydarzenia, powiedziano: w części artystycznej pokażcie, co sportowego macie najlepszego. Między żużlowcami, wspinaczami, judokami, piłkarzami ręcznymi, nożnymi postawiliśmy na cheerleaderki. Ja mam nadzieję, że Państwo docenią nasz wybór. Szanowni Państwo, w imieniu Pana Prezydenta Miasta Tarnowa, doktora inżyniera Ryszarda Ścigały, pięknie Państwa witam w Tarnowie, który między innymi za sprawą młodych, aktywnych ludzi, tak jak ten zespół, który przed chwileczką obejrzeliśmy, jest polskim biegunem ciepła. Geograficznie, klimatycznie, ale także i swoją gościnnością. Mili Państwo, to prawdziwy honor, że podsumowanie 14. edycji sportowego turnieju miast i gmin odbywa się w Tarnowie, w naszym pięknym, słonecznym Tarnowie. Za ten wybór i za ten zaszczyt bardzo serdecznie Państwu dziękuję. I Państwo pozwolą, że czyniąc honory gospodarza, powitam Państwa i naszych szczególnych gości. Mili Państwo, 14. edycja turnieju. Tarnów jest gospodarzem uroczystości podsumowania. A stało się tak między innymi dlatego, że Państwo po pierwsze chcieli spojrzeć na nasze miasto, a po drugie dlatego, że nie mieliśmy sobie równych w konkurencji miast powyżej 100 tysięcy. Udało nam się 28 maja namówić do aktywności fizycznej 7236 osób. Od najmłodszych do seniorów miasta Tarnowa. Bardzo cieszymy się z tego wyniku i mam nadzieję, że będę mogła Państwu za kilka minut zaprezentować, jak aktywnym miastem jest Tarnów i jak samorząd wspiera, włącza się w tę aktywność i rekreacyjną, ale i także i sportową, zawodową, profesjonalną w sporcie kwalifikowanym i niekwalifikowanym. Pozwolą w tej chwili Państwo, że czytam list skierowany do Pani Prezes Zofii Czupryny przez Pana Marszałka Marka Nawarę. Szanowna Pani Zofia Czupryna, Prezes Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Pragnę złożyć Pani serdeczne podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie 14. Sportowego Turnieju Miast i Gmin Małopolska 2008. W tej największej imprezie sportowo-rekreacyjnej naszego regionu szczególnie cenne jest uczestnictwo tak wielu najmłodszych obywateli Małopolski, dzieci i młodzieży. Jestem przekonany, że właśnie takie spotkania najskuteczniej rozbudzają zainteresowanie młodych ludzi, będąc zarazem przypomnieniem greckiego ideału wychowania Kalos Kagatos. Z tym większym podziwem i szacunkiem patrzę na działania wszystkich, którzy się zaangażowali w organizację 14. Sportowego Turnieju Miast i Gmin. W imieniu własnym oraz całej społeczności regionu dziękuję Pani za ogromny wkład pracy, aktywność w promowaniu sportu wśród wszystkich Małopolan i osobiste zaangażowanie w organizację turnieju. Życzę równocześnie dalszych sukcesów, zadowolenia z pracy, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz pomyślności w życiu osobistym. Z poważaniem, Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego. Mam zaszczyt i przyjemność w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Wojewódzkiej Komisji przedstawić wyniki 14. Sportowego Turnieju Miast i Gmin, który tradycyjnie z inicjatywy Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki został przeprowadzony na terenie całego kraju, w tym także w miastach i gminach województwa małopolskiego 28 maja bieżącego roku. Głównym celem turnieju była aktywizacja ruchowa społeczeństwa i promowanie sportowego, zdrowego stylu życia od dzieciństwa do późnej starości. Jesteśmy wdzięczni Panu Marszałkowi, że swoim autorytetem zechciał wesprzeć to niezwykle cenne i pożyteczne przedsięwzięcie służące budowaniu tak potrzebnej aktywności społeczeństwa. Stało się naszą piękną tradycją, że podsumowanie sportowego turnieju miast i gmin odbywa się zawsze w miejscu szczególnym, które na mapie Małopolski zajmuje ważną, wysoką pozycję w budowaniu ruchu na rzecz rozwoju sportu powszechnego. Tym miejscem, znanym nie tylko ze swojej niepowtarzalnej historii i tradycji, ale także ze wspaniałych inicjatyw i osiągnięć sportowych, o czym mogliśmy się przekonać po występie Pani Prezydent, jest w tym roku miasto Tarnów. Miło mi Państwa poinformować, że w tegorocznej edycji turnieju,
którym głównym organizatorem i koordynatorem były samorządy lokalne. W całym kraju wystartowało prawie 3,5 miliona uczestników 550 miast i gmin, w tym ponad 331 tysięcy to Małopolanie z 39 miast i gmin, bo tyle zostało sklasyfikowanych. Uzyskane efekty to wynik działania wielu niezwykłych, wspaniałych ludzi, w tym także, co szczególnie cieszy, obecnych na dzisiejszej uroczystości. Prezydentów, burmistrzów, wójtów miast i gmin, działaczy i pracowników samorządowych, oświaty, kultury i wychowania, stowarzyszeń kultury fizycznej, dziennikarzy oraz wielu innych ludzi, którzy swoje talenty, energię i doświadczenie poświęcają bezinteresownemu służeniu drugiemu człowiekowi, niosąc radość, zadowolenie i uśmiech. I dzisiaj w imieniu Zarządu Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, w imieniu działaczy, a także setek tysięcy, bo tak to można powiedzieć, uczestników wszystkich naszych imprez i różnych innych działań, chcemy dla niego przekazać nasze podziękowania. Bardzo Panią prosimy o przyjęcie i przekazanie Panu marszałku. Panu Marianowi Zalewskiemu, honorowemu członkowi Rady Przyjaciół Małopolskiego TKKF, nadana została przez ministra sportu na wniosek Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF złota odznaka za zasługi dla sportu. Zapraszam pana Mariana Zalewskiego do odznaczenia. Ja również serdecznie dziękuję. Myślę, że ta oznaka jest wyróżnieniem dla nas wszystkich, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, którzy rozumieją, że wspieranie finansowe w pierwszym rzędzie sportu to również wychowanie młodzieży. A dla TKKF-u to jest również kadry społecznych działaczy. Dzisiaj naprawdę jest bardzo trudno myśleć, że młodzi ludzie będą chcieli społecznie robić. A właśnie przez to wspieranie i TKKF-u, i Szkolnego Związku Sportowego, i właśnie wszystkich organizacji sportowych stwarzamy pewne możliwości wychowania młodzieży. A często sport jest lepszym wychowawcą, jak dziś się okazuje niektóre. Proszę Państwa, na wniosek uchwały Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF za wspieranie i pomoc małopolskiemu TKKF medalem 50-lecia zostali uhonorowani pan Ryszard Ścigała, prezydent miasta Tarnowa, pani Dorota Skrzyniarz, zastępca prezydenta miasta Tarnowa, pan Ryszard Żądło, przewodniczący Rady Miejskiej miasta Tarnowa, pani Zofia Boryło, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej miasta Tarnowa, pan Krzysztof Janas, przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej miasta Tarnów. Pan Marek Baran, kierownik Biura Sportu Urzędu Miasta Tarnowa. Pan Adam Mazur, prezes ogniska TKKF Poprad w Muszynie. Proszę Państwa, przystępujemy już do najważniejszego aktu wręczeń nagród, wyróżnień zespołowych i indywidualnych za uzyskane wyniki w 14. Sportowym Turnieju Miast i Gmin. Rozpoczniemy od grupy pierwszej.
Szanowna Pani Prezydent, Szanowni Państwo, chciałem w imieniu Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego po tej pięknej uroczystości serdecznie Państwa powitać, pogratulować indywidualnym zwycięzcom, pogratulować miastom, gminom, wszystkim tym, którzy zostali dzisiaj uhonorowani. Ale jak Państwo pozwolicie, przy okazji reprezentując Szkolny Związek Sportowy, stowarzyszenie działające wśród dzieci i młodzieży, chciałem przypomnieć, że my również zajmujemy się upowszechnieniem sportu, przede wszystkim upowszechnieniem sportu wśród dzieci i młodzieży, realizując ogólnopolski system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Odbywają się zawody w trzech kategoriach wiekowych, szkoły podstawowe, gimnazja i licea, od szkół począwszy, aż na finałach wojewódzkich skończywszy. I właśnie za miesiąc będziemy uroczyście obchodzić podsumowanie ubiegłego roku szkolnego, na które mam nadzieję wiele z Państwa osób zostanie zaproszonych, albowiem i tam powiaty będą nagradzane za odniesione sukcesy w skali województwa. Zarząd Wojewódzki wyróżnił też Krajową Federację Sportu dla Wszystkich dyplomem o treści z wyrazami wdzięczności za życzliwą współpracę oraz pomoc w organizacji finału 14. Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Wyróżnił też pana Mieczysława Borowego, prezesa Zarządu Głównego TKKF za owocną współpracę, taką specjalną statuetką drewnianą. Proszę pana Antoniego Jazienickiego, wiceprezesa Zarządu Głównego TKKF, o przyjęcie tych wyróżnień w imieniu Krajowej Federacji Sportu, jak i też pana Mieczysława Borowego. Zabieram głos, bo nie chciałem pod ten wywiad występować. No, jestem zaskoczony tymi pięknymi podziękowaniami i tymi prezentami. Ja myślę, że opatrzność nade mną czuwa, że osobiście dzisiaj nie mógł przyjechać do Tarnowa prezes Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich i zarazem prezes Zarządu Głównego naszego towarzystwa, pan Mieczysław Borowy, z powodu choroby. Dlatego prosił mnie, ażebym dzisiaj reprezentował jego. No muszę powiedzieć, że małopolskie województwo cechują dwie rzeczy. Rokroczny udział, masowy udział w tymże turnieju. Ponad 300 tysięcy osób startujących w tegorocznej edycji. To jest 10% startujących wszystkich w całym kraju, więc to jest bardzo duży, piękny sukces. No i jeszcze druga taka ciekawostka. Bardzo zawsze piękne podsumowania rokroczne kolejnych edycji. Do tej pory znałem je ze słyszenia. Dzisiaj osobiście mam przyjemność i honor brać udział w pięknej scenerii. No i to cechuje. Chcę powiedzieć, że wiele innych zarządów wojewódzkich bierze przykład z waszej pani prezes Zosi Czupryny i naśladuje, ażeby w takiej właśnie scenerii taką dokonania te ocenić i wręczyć wyróżnienia. Turniej Miast i Gmin, największa impreza rekreacyjna w Polsce od 14 lat. Ona została zapoczątkowana w 1994 roku i jest wzorowana na Światowym Dniu Sportu pod nazwą Challenge Day, gdzie właśnie w ostatnią środę miesiąca maja rokrocznie w całym świecie odbywają się tego typu imprezy, gdzie te organizacje, te stowarzyszenia, te jednostki, jak samorządy lokalne, zapraszają społeczeństwa swoje do udziału w minimum przynajmniej 30-minutowym spotkaniu z ruchem, bo to jest przecież własne zdrowie. Zarząd Województwa Małopolskiego TKKF chcę podziękować za tą organizację i przeprowadzenia sportowego Turnieju Miast i Gmin członkom Wojewódzkiej Komisji Sportowej Turnieju Miast i Gmin.
proszę Państwa, mam wielki zaszczyt w imieniu Zarządu Małopolskiego Towarzystwa Krzemienia Kultury Fizycznej przekazać dyplom panu Ryszardowi Ścigale, prezydentowi miasta Tarnowa, z wyrazami wdzięczności i serdecznym podziękowaniem za podjęty trud współorganizacji finału 14. Sportowego Turnieju Miast i Gmin Małopolska 2008, niezwykłą gościnność oraz wspaniałą, niepowtarzalną atmosferę spotkania. Bardzo proszę o przekazanie panu prezydentowi. Dziękuję.